Gdybyśmy mieli sobie spróbować odpowiedzieć na pytanie, co chce dzisiejsza Ewangelia w nas zasiać, jakie ziarno może wyrosnąć z tej dzisiejszej Ewangelii w naszym życiu, to myślę, że moglibyśmy odpowiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelią o nadziei. I o nadziei, którą każdy z nas potrzebuje, której każdy z nas potrzebuje. To nie ulega wątpliwości, że nadzieja jest czymś, co jest jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Jeden z francuskich poetów mówił takim pięknym obrazem, który bardzo mi się podoba, że gdyby porównać wiarę, nadzieję i miłość, to nadzieja jest jak taka mała dziewczynka trzymana za ręce przez wiarę i przez miłość, ale gdyby się pytać, kto kogo prowadzi, to wcale nie jest tak, że wiara i miłość prowadzą nadzieję. Wręcz odwrotnie, to nadzieja prowadzi wiarę i to nadzieja prowadzi miłość. Nadzieja jest tym, co pozwala nam patrzeć dalej i można powiedzieć, że nadzieja jest kresem naszego horyzontu. Powiedz mi, na co masz nadzieję, a powiem ci, jaki daleko biegnie twój horyzont. Dzisiaj Jezus spotyka się w Ewangelii z saduceuszami, którzy opowiadają mu o swojej nadziei, byśmy powiedzieli. Tak naprawdę to chcą go po prostu, jak to mówimy kolokwialnie, zagiąć takim szkolnym przykładem, który pewnie w swoich szkołach się uczyli przeciwko tym, którzy wierzą w zmartwychwstanie, jako że sami w nie nie wierzyli. Przykład sprawa Lewiratu, czyli sprawa, która mówiła o tym, że jeśli umiera mąż w danej rodzinie, to jego brat ma obowiązek poślubić żonę po to, żeby wzbudzić, i to jest ciekawe, żeby wzbudzić potomstwo bratu. Bo to jest, myślę, w tym najciekawsze. Wzbudzić potomstwo nie tyle sobie, tylko potomstwo bratu. Jeśli sobie czytamy, gdzie to prawo Lewiratu ma swoje źródło, czyli w 25 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, to tam jest też o tym, że aby zachować imię brata. Czyli aby to imię brata przetrwało. I było nawet takie prawo, że ten pierwszy syn, który miał się narodzić z tego związku, miał przyjąć imię po tym zmarłym bracie. I to jest nadzieja saduceuszów. Oni jakby w ten sposób mówią Jezusowi, nasza nadzieja to są nasi synowie. Nasza nadzieja to są nasi potomkowie. W ten sposób jakby zachowamy nasze imię i nasze dziedzictwo. I w ten sposób w nich zachowa się pamięć o nas. To jest jakby ich horyzont. Ich horyzont nie idzie dalej. I oni jakby próbując złapać Jezusa w tym przykładem, tak naprawdę mówią, jak daleko jesteśmy w stanie zobaczyć. Jak daleko jest w stanie wybiec nasze spojrzenie. A Jezus zaczyna im mówić o swoim horyzoncie. Mówi, z perspektywy Boga jesteście wezwani wy do życia. Do życia, które zmienia się, ale się nie kończy. Ponieważ dla Boga wszystko żyje. Czy myślicie o Abrahamie, o Izaaku i Jakubie jako tylko o umarłych? Bo Bóg myśli o nich jako o wezwanych do życia. I to z perspektywy Boga moglibyśmy powiedzieć, nadzieja wykracza poza to wszystko, co człowiek jest w stanie sobie wyobrazić. Dzisiaj to pytanie w takim razie, które może nam towarzyszyć, tak sobie myślę, jaki jest horyzont naszej nadziei? I czy przypadkiem nie jest dobrze jakiś ten taki krótki horyzont zostawić? Tak jak saduceusze, gdyby odważyli się zaufać Jezusowi, mogliby nagle odkryć, że horyzont ich życia jest Bóg sam. Nie tylko ich syn, nie tylko drugie, trzecie pokolenie, ale sam Bóg jest ich horyzontem. I sam Bóg jest odpowiedzią na pytanie o sens ich życia. Ale to jest pytanie o to, czy są gotowi ten swój mały horyzont zostawić po to, żeby uwierzyć horyzontowi Jezusa. I myślę, że my także mamy jakieś nasze małe nadzieje. Tak jak ci saduceusze. I też niekiedy próbujemy Panu Jezusowi coś udowodnić, że ten nasz mały horyzont jest wystarczający. Ale Bóg zna nas lepiej. Wie, że tylko ten wielki horyzont nadziei może nam pozwolić
odkryć, jak wiele w każdym z nas zostało złożone. To nadzieja pozwala człowiekowi przekraczać samego siebie. Nasze małe nadzieje mogą się okazać też dla nas jakimiś więzieniami, jakimiś klatkami, z których nie będziemy mieć odwagi wyjść. A Jezus jakby dzisiaj przychodzi do Saduceuszów i mówi, dla Boga wszyscy żyją. Czyli miejcie odwagę pozostawić nadzieję na waszą miarę, a uwierzyć tej nadziei, jaką przynosi Jezus.